Cześć, witam Was Energik w kolejnej recenzji. Dzisiaj mam dla Was grę Sniper Elite 4 o podtytule Italia. Z serią Sniper Elite jestem związany od części pierwszej. Pierwszą część zapamiętałem dlatego, że była bardzo taka archaiczna, taka toporna. Ale faktycznie była to jedyna gra w tamtym okresie, która oferowała tak, w cudzysłowie, realistyczne podejście do działań snajperskich. Najmniej pamiętam część drugą. Tak jak robiłem sobie taki rachunek sumienia, mówię, którą część? Właściwie najmniej pamiętam część drugą. Nie wiem dlaczego. Widocznie ona, znaczy pod kątem graficznym na pewno była lepsza i na pewno było lepiej to zorganizowane z części pierwszej, ale najmniej ją pamiętam. Potem nadeszła część trzecia, która bardzo mi się podobała. No i teraz mamy część czwartą, stworzoną przez Rebellion. Sniper Elite 4 to gra, która ma sporo wad, ale ma też bardzo dużo zalet. Ponownie wcielamy się w bohatera, zapomniałem jak on się nazywa, Fairbanksa, Karla Fairbanksa, który tym razem udaje się do słonecznych Włoch, bynajmniej nie po to, żeby nażreć się pizzy, tylko wykonać parę zadań i nawiązać kontakt z włoskim ruchem oporu. Pierwszy problem, jaki jest w tej grze, to fabuła. Fabuła niby jakaś jest. Kolejna super ekstra broń Niemców, tym razem są to rakiety sterowane radiowo. No i naszym zadaniem jest oczywiście powstrzymanie produkcji tych rakiet. I tutaj jest ten problem, że fabuła jest tak miałka, że nie odczuwasz tego. Niby tam coś są od czasu do czasu te cutscenki, ale miałem wrażenie cały czas, że większość misji, które się przechodzi jedna po drugiej, nie są ze sobą powiązane w żaden logiczny ciąg. To jest jakby wyrwane z kontekstu i gdzieś tam jest ta fabuła, która stara się to wszystko spinać, ale nie do końca jej to wychodzi. I muszę przyznać, że w większości wypadków w ogóle mnie nie obchodził los bohaterów pobocznych, ponieważ po pierwsze nie są oni w ogóle praktycznie nakreśleni. To jest, można powiedzieć, taki minimalny wkład w to, żeby nakreślić bohaterów pobocznych i w ogóle mnie ich los nie interesował, a skupiałem się właśnie na tych misjach. Przed nami jest tylko 8 misji, aczkolwiek jeżeli myślicie, że to jest mało, to dodam, że jeżeli chcecie wykonać wszystkie zadania poboczne na jednej mapce z uniknięciem wykrycia przez, czy też alarmu, wszczęcia alarmu na trudnym poziomie, no to jedna mapka zajmuje przejście około 1,5 godziny, co w sumie w ogólnym rozrachunku nie jest źle. Jest całkiem ok. Pierwsze, co rzuca się w oczy i co jest różne od części trzeciej, to mapy są naprawdę ogromne. Można powiedzieć, że każda mapa to jest taki mini sandbox. Oczywiście wprowadzono te mapy po to, aby móc walić headshoty z jak największej odległości i to się udało. Mapy są ogromne, a przy tym są fantastycznie zaprojektowane. Przyznam szczerze, że chyba w żadnej grze nie widziałem tak dobrze zrobionych map jak w Sniper Elite 4. Ta pierwsza mapka, kiedy jesteśmy na wybrzeżu, potem mapka w takim miasteczku włoskim, to wszystko ma niesamowity klimat. Widać, że tam poszła masa pracy w to, aby przygotować te mapy naprawdę czekajcie, trochę złe kamery, chyba jednak obniżę. Przygotować te kamery naprawdę w fantastyczny sposób i te mapy są super. Mapy, do map nie mam żadnych zastrzeżeń, pełne ogromnej ilości detali, fauny, no wygląda to mega fajnie. Problem natomiast jest taki, że te mapy są nierówne i o ile niektóre mapy zachwycają, szczególnie na przykład te pierwsze, no to zdarzają się mapy, które w mojej opinii są dosyć kiepskie, na przykład mapa w dokach, która jest mocno taka, muszę przyznać, nieciekawa. Także chociaż przewaga jest tych map lepszych niż tych gorszych. Grając w Sniper Elite 4 odczujecie prawdopodobnie coś takiego, co ja odczuwałem, że ta czwórka to taki troszkę DLC do trójki. Za dużo różnic nie ma, owszem pod kątem graficznym jest tutaj spory progres w mojej opinii do części trzeciej, ale nic tutaj w mechanice za bardzo się nie zmieniło. Po części ja to rozumiem, no bo po co zmieniać coś, co było dobre, to jest bez sensu, tak?
Natomiast faktycznie widać, że za dużo tych zmian tutaj nie ma. Nasz bohater otrzymuje oczywiście przeróżną broń do wykonania zadań i tutaj mam pewien problem. Na sam początek dostaje karabin snajperski i wyciszony pistolet, nie wiem jak to się czyta, Walrod czy Walrod, nie wiem. I teraz taka moja rozkminka, ponieważ tych broni jest troszkę więcej, tam można sobie je pokupować za kasę, którą uzyskuje się podczas gry. Problem jest taki, że najlepszy karabin dostajesz na początku, więc kupowanie innych karabinów, które już widzisz po statystykach, że są gorsze, jest bez sensu, więc po co? Druga rzecz to ten pistolet. Też jest tutaj problem. Pistolet jest wyciszony i idealnie się nadaje do zdejmowania Niemców z bliskiej odległości i strzelania im headshotów. Fajna sprawa. Dostajemy więcej tych pistoletów, oczywiście na przykład kultowy Luger i tak dalej, tylko żaden z tych pistoletów nie jest wyciszony, więc jego przydatność tak naprawdę jest żadna, bo w momencie, kiedy próbujesz z bliska załatwić dwóch Niemców, od razu drugi wszczyna alarm. No, tylko właściwie jedynym sensownym wyborem jest ten Walrod, a drugi pistolet, który jest wyciszony, no niestety jest tylko w DLC, którego niestety nie posiadam, więc trzeba go dodatkowo zakupić. Także miałem tutaj spory problem odnośnie tej broni, że autorzy w sumie te najlepsze bronie, tą najlepszą broń dali na samym początku, dali tą możliwość kupowania innych karabinów i pistoletów, tylko jest to w mojej opinii trochę zbędne. Okej, same misje to mają przeróżne zadania. Jezu, ktoś się kłóci na korytarzu. One ogólnie są, można powiedzieć, takie wokół podobnych działań, czyli zabij kogoś, zdobądź, zniszcz. I właściwie te trzy schematy będą się cały czas naprzemiennie pojawiały. Na mapie mamy oprócz tego głównego zadania, na przykład w pierwszej misji zabić generała Schmidta, mamy tam jeszcze zadania poboczne, czyli tam jakieś tam zlikwidowanie oficerów, zniszczenie jakichś kamer i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie muszę przyznać, że te misje zostały tak skonstruowane, abyśmy w trakcie wykonywania zadań pobocznych przemierzyli całą mapę, zwiedzili wszystko, co jest do zwiedzenia, przewąchali cały teren i fajnie, bo dzięki temu nie umyka nam mnóstwo smaczków i mnóstwo detali, którym Rebellion poświęcił uwagę i stworzył właśnie na tej mapie. I to mi się też bardzo, bardzo zdecydowanie bardzo podobało. Kolejna rzecz to to, że niestety dla niektórych, rozmawiałem z Bango, który wspomniał, że po czwartej czy po piątej misji gra zaczęła go nużyć. No faktycznie te misje, no nie ma tutaj oczekiwać czegoś więcej. To jest gra o snajperze i to cały czas będzie ta gra o snajperze. Tam się nic nie zmieni. Nie będziesz jeździł samochodem nagle, ani nie pojawią się misje, w których latasz samolotem. Cały czas drałujesz na nogach Karla i cały czas wykonujesz te zadania. Także pod tym kątem, no tutaj musicie być przygotowani na to, że te misje są bardzo do siebie oczywiście no w pewien sposób podobne, tak? Różni się oczywiście tam te mapki i sposób podejścia do celu. Oczywiście to, z czego zasłynął Sniper Elite, to fantastyczne śmierci Niemców w slow-mo, gdy możemy przestrzelić mu głowę i zobaczyć, jak kula przelatuje przez głowę, niszczy mózg, czy też możemy strzelić w serce, czy nawet możemy odstrzelić jądra, za co jest też nawet stosowne trofeum. Te X-raye, czy to się nazywało X-ray kill, czy X-ray cam, nie pamiętam, były dostępne już w części trzeciej. Tutaj one tak naprawdę aż tak dużo się nie różnią od tej części trzeciej. Natomiast same te X-raye są niesamowicie satysfakcjonujące, a odgłos, kiedy na przykład z pistoletu z bliskiej odległości strzelasz Niemcowi w głowę i ten dźwięk, kiedy kula przebija hełm, no powiem wam, że uzależniłem się od niego jak kiedyś od dźwięku wbijanego trofeum na PlayStation. Także jest to naprawdę fantastyczne uczucie, kiedy zdejmujesz go, czujesz taką po prostu radochę. No i to jest też kolejna rzecz, że na początku może tego nie czuć, ale druga, trzecia misja i masz takie poczucie, że właściwie ty na całej mapie jesteś Bogiem. Jesteś Bogiem i właściwie ty decydujesz o życiu i śmierci wszystkich postaci, które się po nim poruszają. No i tutaj jest pewien problem kolejny, ponieważ to łatwo zauważyć na pierwszej misji. Autorzy wprowadzili coś takiego jak takie specjalne generatory, które w momencie zepsucia ich wydają dźwięki. Przez to można w czasie tego dźwięku maskować wystrzał z snajperki. I to jest bardzo spoko. Natomiast
W pokazie przedpremierowym, bo w domu tego nie próbowałem, ale na pokazie przedpremierowym spróbowałem zrobić jedną rzecz. Przejść pierwszą mapę, nie ruszając się z miejsca. Zająłem strategiczne miejsce na jednej z wież i próbowałem zabić tego generała, który znajduje się hen daleko w takiej, takiej tam chronionej hacjendzie. I co się okazało? Można to tak zrobić. Można, właściwie jeżeli jesteś poza zasięgiem wzroku Niemców, to jesteś właściwie nietykalny. Jeżeli zabijesz każdego Niemca, który podejdzie na tyle blisko, żeby cię spotkać, czy żeby cię zobaczyć, to jesteś właściwie już ustawiony. A Niemcy, którzy są daleko, którzy nie mają szans cię zauważyć, no to już po prostu nie punktujesz ich jeden po drugim, oni nie wiedzą nawet, co się dzieje. No i faktycznie, wtedy na tym pokazie mi się tak udało to przejść, że Niemcy wpadli w panikę, zaczęli biegać jak kurczaki bez głowy i generał Schmidt wybiegł na taki balkonik i udało mi się go strącić, nie wiem, z jakiejś tam odległości, z pół kilometra chyba, właściwie nie ruszając się z miejsca i nie poznając całego fragmentu mapy. Ale ten moment, ten element wydaje mi się, że tylko można zrobić na pierwszej planszy, ponieważ drugie plansze już są, kolejne mapy są już tak perfidnie zrobione, że nawet jeżeli jest ten generator, to nie masz wzroku na całą mapkę, tylko zawsze gdzieś tam coś cię blokuje i nie możesz tego strzału, nie możesz pokryć strzałami całej planszy. Także no, tutaj coś za coś, muszę przyznać. I znaczy ogólnie podoba mi się ten pomysł, że coś takiego zrobili, bo po prostu jest to, można rzec, nie starali się jakoś tak specjalnie forsować, tak, że musisz. Jeżeli chcesz grać tak, proszę cię bardzo, nie ma problemu. Oczywiście grę możemy przejść po cichu, ale możemy przejść w stylu Rambo, czego w sumie nie polecam. Mamy też stealth kille, często Karl wyjmuje nóż i w dość taki brutalny sposób pozbawia Niemców życia i to często jest też pokazane na zwolnieniu i oczywiście X-rayu. Także bardzo pozytywny tutaj ten aspekt tych X-rayów, niesamowicie satysfakcjonujące, kiedy tych Niemców pozbawiamy w przeróżny, bolesny sposób życia. Kolejną rzeczą, która nie wiem, czy była w trzeciej części, nie pamiętam, jest to, że możemy Niemca zranić. Jest trochę taka jak scena z Szeregowca Ryana. Możemy Niemca zranić, który zacznie wyć w niebogłosy i przyjdzie drugi i będzie starał się go na plecach wynieść gdzieś. A my oczywiście możemy wtedy spunktować każdego Niemca, który chce mu pomóc. Nie wiem, czy było to w części trzeciej. Ja przynajmniej czegoś takiego nie używałem. Ale jeżeli było, no to tutaj też to jest. A jeżeli nie było, no to jest to chyba w sumie nowość. Gra jest reklamowana jako najbardziej zaawansowana gra snajperska i to faktycznie jest prawda. Do momentu, aż City Interactive nie wyda swojego Snajpera 3, z którym będziemy mogli porównać, faktycznie Sniper Elite jest jedną z najbardziej zaawansowanych produkcji z tego gatunku. Jeżeli jesteście hardkorowcami, możecie spróbować zagrać na tym najtrudniejszym poziomie, gdzie nie mamy tego takiego znacznika, który pokazuje, gdzie kula wyleci, bo tam mamy ten, że ta kula oczywiście zniża lot z czasem, także no, to już jest wyzwanie dla prawdziwych hardkorowców. Przyznam szczerze, że nie próbowałem, przeszedłem całą grę na najtrudniejszym poziomie. Dodatkowo, jeżeli kupicie Limited Edition, ja dostałem tą wersję Limited Edition, dostajemy tutaj jeszcze jedną misję, w której musimy zabić Hitlera. No i ta misja, powiedzmy tam, no, wydłuża tą rozgrywkę o dodatkowe tam półtorej godzinki i muszę przyznać, że całkiem fajna ta misja. Mogła się znaleźć w pełnej wersji gry, szkoda, że ona została jako DLC, ale jest całkiem, muszę przyznać, całkiem przyjemna. Oprócz oczywiście strzelania do Niemców możemy zbierać jakieś przeróżne dokumenty i tak dalej, zbierać po Niemcach amunicję, to jest oczywiste, ale co jest jeszcze fajne i też nie wiem, czy to było w części trzeciej, już nie pamiętam, że dostaliśmy coś takiego jak amunicję wyciszoną. Zamienia ona nasz karabin snajperski, można powiedzieć, w taki karabin snajperski z tłumikiem. Całe szczęście autorzy nie poszli na łatwiznę i nie dali nam praktycznie ogromnej ilości tej amunicji, tylko trzeba ją po prostu znaleźć i jej jest zazwyczaj niedużo. Także na mapie możecie strącić 15-20 przeciwników, właśnie korzystając z tej amunicji wyciszonej. Fajny patent, muszę przyznać, ale też sporo ułatwia grę. Bardzo ułatwia grę i no, mogłoby tej amunicji być jeszcze mniej, jeżeli miałbym być szczery. Zawodzi oczywiście sztuczna inteligencja, ale to w każdym Sniper Elite był ten problem. Tutaj podobno tą inteligencję poprawiono, ale bardzo często zdarzało się tak, że Niemiec wbiegał vis-a-vis na mnie 2 metry i mnie nie widział i przebiegał obok, żeby się gdzieś schować.
Także te elementy się bardzo często zdarzają, takie, albo po prostu Niemiec się zawiesi i nie może się zdecydować, czy ma podnieść rannego kolegę, czy nie, i stoi, zdejmuje i zakłada karabin i tak w kółko, i aż go nie pozbawisz życia i zamkniesz pętlę jego takiego mini dnia świstaka. Także są takie problemy, które oczywiście wynikają troszkę ze sztuczną inteligencją, ale to chyba w każdym Sniper Elite te problemy występowały. I tutaj oczywiście no też nie jest to jakiś tam, nie jest to jakaś tutaj wyjątek. Może jeszcze musimy poczekać na to. Jedna rzecz, która mi się też nie podobała, to o ile tła wyglądają fantastycznie, o tyle postacie wyglądają dosyć kiepsko. Znaczy, nie zrozumcie mnie źle. Niemcy, czy tam ogólnie mundury, broń, uzbrojenie, to wszystko jest wykonane z ogromnym pietyzmem, to wiecie, to są te elementy, kiedy możesz Niemcowi na przykład przestrzelić granat i tak, no to wszystko jest super, super zrobione, ale twarze postaci wyglądają troszkę jak w PlayStation 3 i takie są mocno nieciekawie wykonane, w ogóle tak oglądają, mówię, jakie te postacie tu wszystkie brzydkie w ogóle, dlaczego one są takie paskudne? I tutaj też jest ten problem, który nie do końca mi przypadł do gustu. Oczywiście oprócz zabójstw tak zwanych X-rayów mamy możliwość niszczenia pojazdów. To było, czyli na przykład niszczenie ciężarówek poprzez przestrzelenie ich zbiorników z paliwem. Mamy też możliwość niszczenia czołgu, właściwie no, zniszczyć czołg też możemy podłożyć ładunek, ale głównie na początku zabijamy kierowcę czołgu i na przykład gościa, który siedzi w wieżyczce, strzelając przez odpowiednie otwory w czołgu. No to też jest, muszę przyznać, fajne i wprowadza taki fajny klimacik. Natomiast w pewnym momencie Karl w waszych rękach staje się idealną maszyną do zabijania i gra... Miałem takie wrażenie, że gra nie stopniuje poziomu trudności. Wychodziłem z założenia, że kolejne mapy powinny być coraz trudniejsze, a Karl stał się w moich rękach taką maszyną do zabijania, że każda mapa była prosta. Owszem, wymagała to czasu, bo to jest jedna z tych gier, które są grą dla cierpliwych. Szczególnie jeżeli na przykład chcemy przejść grę całkowicie bez wykrycia. No to tutaj mamy takie, wiecie, sytuacje, kiedy musimy czekać, aż przeleci samolot, żeby wydał dźwięk, żeby ukrył nam dźwięk snajperki. Czy też na przykład korzystanie z tych generatorów, czy po prostu podejście do Niemców na bliską odległość i strącanie ich z tego wallroda, czyli ogólnie gra jest najprościej bym, znaczy jakbym miał określić tą grę, to jest skradanka, to jest taka typowa skradanka, z tym, że wymaga ona ogromnej cierpliwości i uznaję to jako zaletę, bo naprawdę to, wiecie, no ogólnie wydaje mi się, zawsze mi się kojarzyło, że właśnie profesja snajpera to profesja, w której jest wymagana gigantyczna cierpliwość i nerwy ze stali i tutaj jest to faktycznie oddane i to w mojej opinii się chwali. No oczywiście też mamy możliwość oznaczania Niemców, to jest, było oczywiście też we wcześniejszej wersji, tutaj możemy nieskończoną ilość chyba Niemców oznaczyć na planszy, także od razu trochę to wybija z realizmu, bo widzimy po prostu, gdzie ten Niemiec w danej chwili jest i gdy schowa się za budynkiem, widzimy jego taki biały kontur, co trochę może przeszkadzać. Nie wiem, czy na tym najwyższym poziomie też to jest, czy tylko na tym trudnym i na tych poniższych, ale no, ułatwia to rozgrywkę, tak? Ułatwia to i tak dosyć prostą rozgrywkę. Także muszę przyznać, że tutaj ta gra jest pod pewnymi kątami nierówna, aczkolwiek ja muszę przyznać, że grając Sniper Elite zdałem sobie sprawę, jak bardzo mnie, nie mogę mówić o wszystkich, mnie brakuje gier, które dzieją się w czasie II wojny światowej i mamy możliwość postrzelania do Niemców. Strasznie tych gier jest teraz mało, a te, które wychodzą, to często są niesamowitymi krapami i Sniper Elite wypełnił taką niszę tych gier, które się dzieją w czasie II wojny światowej i zrobi to znakomicie. Jeżeli zagracie i nie wiem, podoba Wam się Call of Duty, który dział się w drugiej wojnie światowej, to zobaczycie, jak bardzo brakuje Wam właśnie tych gier, które dzieją się w tym czasie i jakie to jest fajne, słuchajcie, no, jak to jest fajnie zrobione, znaczy wiecie, no to jest trochę też tak, że temat II wojny światowej został wyczerpany już chyba na wszystkie możliwe sposoby. Mieliśmy wszystkie bitwy, wszystkie konflikty były wałkowane na różne sposoby.
ale teraz tych gier brakuje, bo to było kiedyś, bo teraz tych gier od II wojny światowej już wychodzi mało albo w ogóle i teraz tych gier ja przynajmniej poszukuję, szukam takich gier właśnie dziejących się w II wojnie światowej, które dadzą mi ten feel znany jeszcze tam sprzed, nie wiem, 10 lat, kiedy grałem w Call of Duty i Sniper Elite idealnie tutaj się wpasowuje. Także bardzo, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Ogólnie uznaję, że gra jest naprawdę bardzo dobra. 8 na 10 daję. Bardzo fajnie mi się grało. Brakuje mi takich gier, właśnie troszkę takich skradanek w czasie II wojny światowej. Ogólnie przyznam wam się szczerze, że zazwyczaj jeżeli gramy w jakieś grę multiplayer, to ja wybieram profesję snajpera. Na przykład w Rainbow Six Siege moją ulubioną postacią był Głaz, którą zawsze grałem. Jestem takim trochę, można powiedzieć, kamperem, jeżeli chodzi o gry multiplayerowe. A że mam końską cierpliwość, to mogę garować na jakimś murku albo gdzieś za drzewem godzinami i czekać, aż mi się uda zagliczyć jednego fraga, czy tam killa. Także jest to gra dla mnie. Jest to gra dla mnie zdecydowanie. Lubię ogólnie samą profesję snajperów w grze i zazwyczaj, jeżeli jest do wyboru, będę grał zazwyczaj snajperem. Także bardzo dobry tytuł, polecam. Nie wiem, jak wygląda to na PC-cie, ale na PlayStation 4 wygląda to fenomenalnie. Te mapki są niesamowicie klimatyczne i tam na przykład te wiochy włoskie, to aż byś chciał tam usiąść sobie i otworzyć wino ze swoją dziewczyną. I naprawdę tutaj widać, że poszła masa pracy, żeby te mapki były przemyślane i żeby wyglądały po prostu fenomenalnie i to się udało. Niektóre elementy oczywiście nie zagrały, ale w końcowym rozrachunku uznaję tą grę jako bardzo dobrą. Tak jak mówię, 8 na 10 myślę, że jest to uczciwa ocena i dla wszystkich fanów gier z czasów II wojny światowej myślę, że można spokojnie ten tytuł polecić. Także Sniper Elite 4, bardzo dobra gra, nie różniąca się za bardzo od części trzeciej, ale dająca nadal tą fantastyczną frajdę i satysfakcję z zabijania kolejnych niemiaszków. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.